Kolejnego punktu, to jest punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie korekty uchwały 914 w sprawie uchwały w sprawie konkursu ofert w ramach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Tutaj myślę, że mój zastępca zaraz więcej szczegółowej informacji przedstawi na ten temat, natomiast chciałbym, żebyśmy ten projekt uchwały zreferowali wraz z kolejnym projektem uchwały i autopoprawką do niego, bowiem te projekty są ze sobą powiązane. W tym projekcie uchwały wciągamy 2000 zł z konkursu ofert, które zostały niewykorzystane. W następnym projekcie uchwały, jeżeli uwzględnimy już autopoprawkę, proponuję przeznaczyć 1500 zł na organizację wyjazdów uczniów na turniej mini siatkówki. No chodzi tutaj o to, drodzy Państwo, że mamy zwycięstwo, nasi uczniowie odnieśli zwycięstwo podczas mistrzostw województwa małopolskiego, wygrali i teraz uzyskali awans do mistrzostw polskich szkół podstawowych i wyjeżdżają do Buchołazu. Na to też wyjazd wiąże się z kosztami finansowymi. My dofinansowujemy, jeżeli Państwo oczywiście podejmą taką decyzję. Dzisiaj tylko część kosztów postanowiliśmy jako zaproponować przeznaczenie środków finansowych właśnie na ten cel. Szkoła podstawowa 155, tutaj chodzi o zakupy, natomiast mamy tutaj na myśli zacieśnienie współpracy między szkołą podstawową na warsztatach terapii zajęciowej. I dofinansowanie 5. Nowogódzkiego Biathlonu Rowerowego, to jest impreza, którą co roku wspieramy, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Proszę Państwa, mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że w tym obszarze, czyli obszarze działalności naszego biathlonu lokalnym, został złożony jeden wniosek, który nie przeszedł do znowu oceny formalnej. Szkoda, chodzi tutaj o Dom Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Budynia, Władysława Budynia. No niestety jest taka sytuacja, że DPS mimo najszczerszej chęci zmiany statusu tej organizacji, no, nie ma takiego przełożenia na decyzję na szczeblu krajowym. To jest duża organizacja i nie możemy tutaj zrobić nic w tym kierunku. Urzędnicy tutaj z Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, którzy wspierali tę ofertę, wspierali osoby, które pisały ten wniosek. Natomiast pewne parametry nie da się przeskoczyć. Dlatego z tego zadania musimy ściągnąć środki. A tak jak mówił Pan Przewodniczący, też cel, na który te środki powędrują, jest jak najbardziej słuszny. Też jakby wpisuje się w tą ideę, która przyświeca otwartemu konkursowi ofert z mieszkańcami, z środowiskami, które dają nam mieszkańcy. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Zanim otworzę dyskusję, bardzo prosił przewodniczący o wyjaśnienie do Zastanawiać na temat projektu tej uchwały. Tutaj pojawia się pewien problem, ponieważ te środki są wolne i przekazanie kolejnej organizacji możliwe byłoby albo czyli ogłoszenia kolejnego konkursu, a to jest czasochłonne. Druga możliwość jest po prostu taka, że nastąpiłoby zwiększenie zakresu rzeczowego oferty, która już jest realizowana. Uchwała nie decyduje, na co te 2000 miałoby być, przynajmniej ta jedna uchwała, którą my dostaliśmy do komisji, nie decyduje przeznaczenia tej kwoty i nie wiedzieliśmy o tym, że zarząd ma już plany wobec niej. Nie wiedząc o tym, podjęliśmy uchwałę, że opiniujemy to oczywiście pozytywnie, z zastrzeżeniem, że chcielibyśmy rekomendować zarządowi przeznaczenie tej kwoty na zwiększenie zakresu rzeczowego oferty już teraz realizowanej przez która jest związana z tym doświadczeniem. Wobec takich wyjaśnień zarządu rozumiemy to i przyjdziemy to do wiadomości. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Otwieram dyskusję i Pan Łukasz Cieślin. Słowem wyjaśnienia dodam, że też chcielibyśmy wesprzeć jakoś DPS. I tutaj myślę, że uda nam się w ramach zadania priorytetowego spotkania z mieszkańcami po prostu zorganizować spotkanie z tymi mieszkańcami. To są bardzo ciekawi ludzie, to są ludzie, którzy są repatriantami z Kazachstanu, których też jakby no,
szybciej współpracę może wiedzieć mi poprzez skojarzenie ich z numerem 303 w tej kadencji. Także myślę, że tutaj kwotę gdzieś w okolicach 1500 zł zaoszczędzimy i postaram się zorganizować takie spotkanie, na które też Państwa Radę wszystkich zaprosimy. I oni też będą wdzięczni, bo też jest to jakby wniosek dyrektora i prośba. On niestety nie może pewnych rzeczy formalnych przeskoczyć, natomiast jest i chęć, i otwartość, i takie nastawienie na współpracę i wypracowanie czegoś w życiu. Oczywiście, no to bardzo dobry gest i wybór. Jak powiedziałem, no my jako komisja po prostu nie wiedzieliśmy, że równolegle wobec tej uchwały, którą opiniowaliśmy, istnieje jeszcze druga uchwała, która już zagospodarowuje te środki. Nie tak, sobie, drodzy Państwo, tutaj podjęliśmy uchwałę, która jest... Uchwała pojawiła się w dwóch momentach różnych, najpierw była uchwała o rezygnacji ze środków i tutaj komisja, tak, rozumiem, miała swój pomysł na to. Tak, mieliśmy swój pomysł na te środki. Znaczy ja powiem tak, jeżeli chodzi o tutaj wsparcie obrodu, to będziemy szukali możliwości wsparcia w ramach spotkań z mieszkańcami. Pani Aniu, żeby tutaj jakoś wesprzeć też tą organizację, tego, tą miękką część projektu, inwestycyjne są środki zabezpieczone. Ja wcale nie tylko chodzi o to, że na przykład mamy takich aktywistów, których trzeba nagrodzić. Weźmy Pani Aniu szukać jakiegoś takiego, albo ze środków spotkań z mieszkańcami, albo ze środków prywatnych, ale myślę, że w ramach spotkań z mieszkańcami wyasygnujemy jakąś przyzwoitą kwotę, żeby uhonorować tych, którzy mieli w swoim wkładzie ten wspaniały projekt. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. W związku z czym zamykam dyskusję i najpierw byśmy głosowali ten projekt, w którym rezygnujemy z zadania zgłoszonego do otwartego konkursu ofert w sferze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 2000 roku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie. 20 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Przyjęliśmy tą uchwałę i od razu, drodzy Państwo, z tą uchwała powiązana była ta, którą też omawialiśmy, wraz z autopoprawką, a więc przeniesienie środków wysokości 2000 zł na szkołę podstawową, to jest 155 organizacja wyjazdu, na szkołę podstawową zakupy, a także na dofinansowanie nowogódzkiego wiatru rowerowego. Kto z Państwa tutaj, otwieram dyskusję w tym punkcie, bo może ktoś by chciał zabrać odrębny głos w tej dyskusji. Czy są jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję, potem projekt był referowany i przechodzimy do głosowania. I to jest, przypomnę, poprawka, znaczy projekt uchwały wraz z autopoprawką zarządu, którą zresztą Państwo macie przed sobą. Kto z Państwa radnych jest za tą uchwałą wraz z autopoprawką zarządu? Proszę o podniesienie ręki. 20 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał. Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, że przyjęliśmy tę uchwałę. I drodzy Państwo, przybył do nas Pan Ziemi.